redaktorze Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Emocje po wczorajszym burzliwym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości nie opadły. Totalna opozycja dziś znów próbowała wywołać awanturę w Sejmie. Z powodu napiętej atmosfery PSL wycofało wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. To już kolejny dzień burzliwych obrad Sejmu. Wprowadzacie ustawę o likwidacji Sądu Najwyższego, bo tym jest tak naprawdę ustawa o Sądzie Najwyższym. Znosicie niezależność władzy sądowniczej. To powiedział wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jeszcze w dodatku wszystko to się dzieje z pogwałceniem wszelkich zasad parlamentaryzmu. Zgłaszam wniosek o przerwę w obradach Sejmu. Wczoraj doszło do złamania konstytucji. Wnioski o przerwę to już stała praktyka totalnej opozycji, aby zablokować obrady Sejmu. Jeżeli chcemy zachować resztki powagi tej Izby, przejdźmy do niezwłocznie do porządku dziennego. Apel wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego nie poskutkował. Opozycja nie odpuszczała. Posłowie cały czas wchodzili na sejmową mównicę, zakłócając obrady. Panie pośle Mieszkowski, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski, awanturując się, podszedł do ław poselskich, gdzie siedzieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Jarosław Kaczyński. Ostatecznie został wykluczony z obrad Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. O uspokojenie emocji i zdjęcie z porządku obrad wniosku PSL-u o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela apelował prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj normalnie nad tym wnioskiem procedować. Nie jesteśmy w stanie, ale my jesteśmy posłami i oczekujemy od pana marszałka doprowadzenia do uspokojenia atmosfery w Sejmie. Ostatecznie PSL wycofało wniosek o wotum nieufności wobec Krzysztofa Jurgiela. Nie zmieniamy w żaden sposób oceny wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jego błędnych działań, jego bezradności i bezczynności. I chciałbym zapewnić polską wieś, że już w tym momencie zbieramy podpisy pod kolejnym wnioskiem o odwołanie pana ministra Jurgiela. W obronie ministra rolnictwa stanęła premier Beata Szydło. Chcę panu podziękować i pańskiemu klubowi, że wycofaliście państwo wniosek o odwołanie najlepszego ministra rolnictwa, który dzięki którego działaniom dzisiaj na polskiej wsi po prostu dobrze się dzieje. A dobrze dzieje się m.in. ze względu na stabilizację cen na wsi, argumentowała szefowa rządu. Dzisiaj mleko kosztuje w litrze w skupie około 1,5 zł, a było 90 groszy. To samo dotyczy skupu mięsa. To jest otwarcie około 30 nowych rynków zewnętrznych dla polskich rolników. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wycofał zaś wniosek o wykluczenie z obrad posła Krzysztofa Mieszkowskiego. Po burzliwych obradach Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała poprawki opozycji do projektu o Sądzie Najwyższym. Przyjęto jedynie poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja próbowała zablokować obrady. Pod koniec posiedzenia przewodniczącemu komisji wyrwano mikrofon. Zdecydowaną większość poprawek opozycji do projektu o Sądzie Najwyższym złożyła Nowoczesna, blisko 300 Platforma Obywatelska, a kilkanaście Prawo i Sprawiedliwość. W sumie do projektu zostało zgłoszonych ponad 1000 poprawek. Przy tej ilości zgłoszonych poprawek wiele z nich będzie na pewno tożsamych. Mówił jeszcze przed rozpoczęciem komisji poseł Marek Ast. W związku z przygotowaniem materiałów dotyczących tak dużej ilości poprawek, komisja mogła zacząć pracę dopiero późnym wieczorem. Opozycja, która protestowała przeciw głosowaniom blokowym, próbowała blokować obrady. Głosowanie przyjęto okrzykami „Ormo, Zomo, cenzura”. Śpiewano także hymn państwowy. Część przedstawicieli opozycji otoczyła stół prezydialny. Zabrano mikrofon szefa komisji. Pogięte kartki z poprawkami rzucano na stół prezydialny. Komisja ostatecznie negatywnie zaopiniowała wszystkie poprawki klubów opozycyjnych. Krytykowaliśmy rząd, ale takich scen żeśmy się nie dopuszczali. Dziś wyraźnie opozycja prowokuje, opozycja znieważa, a obrazem Sejmu takim chce obciążyć rządzących. Wróćcie, jaka to jest okrętne
i jaka hipokryzja temu wszystkiemu towarzyszy. Komisja Sprawiedliwości przyjęła poprawki PiS-u. Zakładają one m.in. wydłużenie vacatio legis projektu z 14 do 30 dni. Kolejna zmiana przewiduje, że regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Inna poprawka, uwzględniająca wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, zakłada, iż o tym, kto spośród obecnych sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym po uchwaleniu nowej ustawy, ostatecznie zdecyduje prezydent, a nie, jak pierwotnie proponowano, minister sprawiedliwości. Przedłożono też, jako poprawkę PiS-u, wniosek prezydenta, aby sędziów, członków KRS-u, Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Na biurko pana prezydenta trafią dwie nowelizacje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Jedna ekstra, osobno, a druga, łącznie przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, znajdujące się w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu ustawa o Sądzie Najwyższym została zmieniona. Być może obecne posiedzenie będzie przedłużone o jeden dzień, do piątku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów rządów PO-PSL nielegalnie inwigilowała Mariusza Błaszczaka, wówczas czołowego polityka opozycji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura. Według medialnych informacji obecnego szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka próbowano za wszelką cenę wmontować w aferę korupcyjną w ZUS-ie. Zarzuty korupcyjne w tej sprawie usłyszał były prezes zakładu Stanisław R. To właśnie on miał polecić w 2007 roku Mariuszowi Błaszczakowi firmę, która wykonała roboty melioracyjne na jego posesji w Legionowie. Wcześniej to samo przedsiębiorstwo świadczyło usługi dla ZUS-u. Ten właśnie wątek próbowano wykorzystać do wplątania ministra Błaszczaka w aferę ZUS-u. W prokuraturze przedsiębiorca, który wykonywał prace budowlane, zeznał, że Tadeusz D., dyrektor ZUS-u w Szczecinie, nakłaniał go, by nie brał pieniędzy za wykonaną pracę od Mariusza Błaszczaka. Śledztwo jednak nie może potwierdzić tych informacji. I choć Błaszczak zapłacił za prace budowlane zgodnie z wystawioną przez firmę fakturą, to ABW podjęła wobec niego działania mające na celu nielegalną inwigilację. Zaczęto m.in. podsłuchiwać jego telefon, obserwować dom, sprawdzać bilingi telefonu. Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, prokuratorzy prowadzący sprawę korupcji w ZUS-ie próbowali nakłonić Sylwestra R., byłego prezesa zakładu, do złożenia obciążających Błaszczaka zeznań. Sprawę przekroczenia uprawnień przez prokuratorów i funkcjonariuszy ABW w związku z nielegalnymi działaniami wobec obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji od jesieni ubiegłego roku prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Modlitwa w intencji policji, słowa uznania i podziękowania, nominacje, odznaczenia, a także moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych związanych z pracą naszych funkcjonariuszy. Tak w skrócie można opisać uroczyste obchody Święta Policji, które odbyły się wczoraj w Toruniu. Uroczystą mszą świętą w intencji policjantów w Katedrze Świętych Janów rozpoczęły się obchody Święta Policji w Toruniu. Eucharystii przewodniczył ordynariusz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski. W homilii wskazał on na główne powołanie policjanta, jakim jest służba na rzecz drugiego człowieka. Siostry i bracia, jako policjanci jesteście ludźmi służby. Służycie całemu społeczeństwu i poszczególnym osobom. A służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, bo ono zabezpiecza dobro każdego obywatela. Po Eucharystii nastąpił uroczysty przemarsz funkcjonariuszy na rynek staromiejski. Obchody Święta Policji to doskonała okazja do tego, by podziękować funkcjonariuszom za ich codzienny trud i wysiłek, a także zapewniane nam bezpieczeństwo, które dziś szczególnie, jak podkreślił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, stanowi priorytet naszego państwa. Bardzo ważne uroczystości międzynarodowe, Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO czy ostatnia wizyta prezydenta Donalda Trumpa pokazują, że potrafimy zapewnić bezpieczeństwo. Był to egzamin dla państwa i jego służb. Policja wywiązała się po raz kolejny z tego zadania wzorowo. Wyrazy uznania dla policji wyraził także gospodarz miasta Michał Zaleski. Jesteście nam bardzo potrzebni. Jesteście potrzebni i w otoczeniu toruńskich szkół, i na uliczkach osiedlowych Torunia, i w tym kipiącym życiem centrum miasta, gdzie 2 miliony ludzi rocznie chce spotkać się z nami torunianami, gdzie 200 tysięcy torunian chce także spędzić dobrze i spokojnie czas.
Jesteście nam potrzebni również dlatego, że jesteście formacją, która zawsze jest gotowa nie tylko służyć, pomagać, ale i także być wierna ojczyźnie. Kulminacyjnym momentem było wręczenie nominacji na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie okolicznościowych nagród. Prezydent Torunia wyróżnił za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych i działania poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 6 toruńskich funkcjonariuszy. Podczas wczorajszych obchodów atrakcji nie brakowało, zarówno dla tych starszych, jak i najmłodszych uczestników. Policjanci przygotowali dla dzieci specjalne stoisko profilaktyczne, w którym poprzez zabawę mogły dowiedzieć się, czym jest bezpieczeństwo i jak o nie dbać. Święto Policji jest również niewątpliwie okazją do tego, żeby każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze sprzętem patrolowym, jakim dysponuje policja. Są łódki, radiowozy, motocykle, gdzie każdy może przyjść, zrobić sobie zdjęcie. Wielu emocji dostarczył także pokaz tresury psów służbowych. Funkcjonariusze policji doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaki cel przyświeca ich pracy. Przede wszystkim strzec bezpieczeństwa obywateli, ale też niejednokrotnie jest to ratowanie życia i zdrowia osób, ochrona mienia. Tak naprawdę każdego dnia przechodząc do służby dostajemy zadania i codziennie je realizujemy. Święto Policji przypada 24 lipca, w rocznicę powstania w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. Ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku. A teraz zagranica i kolejny dzień zamieszek w Jerozolimie. Podczas wczorajszego Dnia Gniewu ogłoszonego przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej doszło do starć między izraelskimi siłami bezpieczeństwa a Palestyńczykami. Od niedzieli w starciach w Jerozolimie rannych zostało ponad 50 Palestyńczyków oraz 2 izraelskich policjantów. Według arabskich mediów palestyńscy wierni starli się wczoraj z siłami izraelskimi przed jedną z bram do jerozolimskiego Starego Miasta. Policja użyła granatów hukowych w celu rozproszenia tłumu. Palestyńczycy obrzucili funkcjonariuszy kamieniami. Dzień Gniewu wymierzony jest przeciwko nowej izraelskiej polityce bezpieczeństwa na wzgórzu świątynnym i zainstalowaniu wykrywaczy metalu oraz bramek obrotowych przy wejściu do meczetu Al-Aqsa. Do protestu przyłączył się również Hamas, wzywając do demonstracji na zachodnim brzegu oraz w strefie Gazy. Wielki Duchowny Jerozolimy wezwał wszystkich palestyńskich muzułmanów do zebrania się w piątek przed bramkami do meczetu Al-Aqsa. W ten dzień w proteście przeciwko polityce Izraela wszystkie jerozolimskie meczety mają być zamknięte. Duchowny skrytykował nowe izraelskie środki bezpieczeństwa, określając je jako zmianę obecnego statusu wzgórza świątynnego. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział jednak, że nie zamierza zmienić decyzji dotyczącej zainstalowania wykrywania metalu. W piątek izraelskie siły bezpieczeństwa zabiły 3 terrorystów, którzy po wcześniejszym śmiertelnym postrzeleniu 2 policjantów uciekli do jednego z meczetów. Według służb bezpieczeństwa Izraela byli to arabscy obywatele państwa żydowskiego. Po ataku izraelskie władze wprowadziły nowe środki bezpieczeństwa w dostępie do meczetów na wzgórzu świątynnym. Walka z pożarami w południowych państwach Europy nadal trwa. Wysoka temperatura sięgająca 40 stopni Celsjusza oraz silny wiatr nie ułatwiają zadania strażakom. We Włoszech od początku lipca spłonęło prawie 30 tysięcy hektarów. Czarnogóra kolejny dzień z rzędu walczy z pożarami szalejącymi u wybrzeży Adriatyku. Ogień rozprzestrzenia się w pobliżu domów mieszkalnych i pól kempingowych. Nagle znaleźliśmy się otoczeni dymem, a potem płomieniami. To było niesamowite. Każdy robił wszystko, co tylko możliwe, ale nie mogliśmy zrobić wiele z powodu upału. Było duszno, nie do zniesienia. To była katastrofa, ale najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Do akcji gaśniczej włączyły się Ukraina, Szwajcaria, Izrael i Bułgaria. Sytuacja się poprawiła. W kraju jest już tylko 15 ognisk pożaru. Lasy płoną jednak również na wybrzeżach Adriatyku w Chorwacji. Władze Splitu, drugiego co do wielkości miasta w kraju, zaapelowały do mieszkańców, aby zachowali spokój, pozostali w domach i zamknęli okna ze względu na unoszący się w powietrzu gęsty dym. Chorwacja obawia się, że w nadchodzących dniach, kiedy ma nadejść kolejna fala upałów, mogą powstać nowe ogniska pożarów.
Z pożarami walczą też Włosi. W ostatnich dniach odnotowano tam ponad 120 pożarów. W Kanadzie natomiast ogień zmusił do opuszczenia swoich domów 37 tysięcy osób. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego i słonecznego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Dziś spora dawka słońca na wschodzie i południu, sporo chmur, opady deszczu i lokalne burze nad północną Skandynawią, północną, wschodnią i zachodnią Europą. Na termometrach około 20 stopni w Londynie, a 35 w Rzymie. I przejdźmy do mapy kraju. Na wschodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie oraz w górach przelotny deszcz i możliwe burze. W granicach kraju możliwe opady deszczu, a nad pozostałym obszarem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 24 stopni w Gdańsku do 31-32 na przeważającym obszarze kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1011 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Życzę Państwu miłego dnia.